tak dla Złoczewa stało się faktem. Jest to bardzo dobra informacja. Wczoraj zostały odebrane dokumenty z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi z pozytywną decyzją o rozpoczęciu, możliwości rozpoczęcia inwestycji, która się nazywa Złoczew. Były bardzo trudne chwile, były momenty załamania, były momenty dezaprobaty, były momenty, kiedy traciliśmy nadzieję, ale przede wszystkim udało się i to jest po prostu najważniejsze, tak naprawdę najważniejsza informacja. Chciałabym również z tej strony podziękować prezesowi, jak również pracownikom PGE, Górnictwa i Energetyki Konwencjonalnej, wszystkim mieszkańcom, wszystkim zaangażowanym osobom w ten projekt, czyli też również ludziom z okolicy Złoczewa, ale również chciałabym podziękować wszystkim parlamentarzystom tutaj z naszego regionu, ale nie tylko z naszego regionu, którzy byli zaangażowani w ten projekt i zaangażowani w pracę, aby ta inwestycja zaczęła mieć swój pozytywny efekt. Na pewno jeszcze długa droga przed nami, co jest bardzo istotne, że teraz będziemy czekać już na samą koncesję, ale myślę, że ta informacja i ten krok milowy, bo wieloletnik, na który czekaliśmy, w końcu stał się faktem. Dla naszego regionu jest to bardzo ważna inwestycja, dlatego że elektrownia, kopalnia Bełchatów powoli już jest zasypywana i na przestrzeni kilku lat będzie po prostu już zamknięta. Więc ta inwestycja i Złoczew jest to jakby kontynuacją prac i kontynuacją funkcjonowania tutaj naszego regionu. Bo tak naprawdę nasz region składa się głównie z bardzo dużych zakładów, czyli elektrowni Bełchatów, kopalni Bełchatów, ale również spółek, której bardzo duża rzesza ludzi pracuje tutaj z naszych okolic, którzy pracując w tych firmach, to jest jedyna możliwość, żeby dalej mogli funkcjonować na przyzwoitych warunkach. To był najtrudniejszy krok, dlatego że tak naprawdę my tutaj bezpośrednio nie mieliśmy wpływu, tak? Jeżeli chodzi o Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Oni musieli po prostu brać wszystkie warunki, wszystkie uwarunkowania i wszystkie strony społeczne pod tym względem. Wiadomo, było uderzenie ekologów, ale najwidoczniej ta inwestycja jest tak dobrze zorganizowana, tak dobrze były dokumenty przygotowane, że po wielu latach, bo trzeba podkreślić, że to było wiele lat ciężkiego czekania, w końcu osiągnęliśmy przynajmniej ten pierwszy krok, który jest chyba krokiem najważniejszym.